Dobro utro, Zateb! Dobre, doszli w Planicach. Tak, po bułgarsku przywitaliśmy się z Państwem przed trzecim memoriałem Mira Zografskiego, Planica 2017, Dobro utro, Zateb. 30 września oraz 1 października 2017. To jest data, podczas której rozpoczynają się te zmagania, które mają upamiętnić tego zmarłego tragicznie bułgarskiego skoczka Mira Zografskiego. Adam, takie pytanie do Ciebie na początek. Właśnie, może się przedstawmy, kto jest Państwem. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Adam Mikołajskiewicz. Oraz ja, Marek Rodziński, klasycznie. To my byliśmy, można powiedzieć, naocznymi świadkami śmierci Mira Zografskiego. To Adam przekazał tę informację dla Państwa, najgorszą z możliwych. No ale miejmy nadzieję, że już nigdy więcej, Adam, takiej, no nie będziesz musiał informacji naszym widzom przekazywać. Ale co byś powiedział, jakbyś wspomniał Mira Zografskiego, co byś o nim powiedział? Może nie tyle co o nim, ale o tych emocjach, co wtedy towarzyszyły, chciałem najpierw powiedzieć. To był dla nas wszystkich wielki szok. No, nagle na skoczni zrobiło się strasznie, strasznie cicho. Chyba każdy przeczuwał, co się stało, bo ten upadek, no jak zresztą wcześniej widzieliśmy tutaj w materiale wideo, był okropny, straszny. No Mira znaliśmy no, z tej strony, że był bardzo dobrze zapowiadającym się skoczkiem bułgarskim, także miał... No miał niestety, można by teraz tak spekulować, gdzie by był teraz, ale teraz patrzy na nas z góry i obserwuje te zmagania, także miejmy nadzieję, że duch Mira tutaj z nami jest. Tak jest, jak najbardziej. Tak, szanowni Państwo, Mira Zografski pozostanie w naszych myślach, no ale dzisiaj na pewno będzie w głowach jednej, przede wszystkim jednej osoby, znaczy każdy na pewno o nim pamięta, ale jest jeden skoczek na tej skoczni, który będzie o nim pamiętał w sposób wyjątkowy. Wladimir Zografski, który wygrał pierwszy memoriał Mira Zografskiego. Pamiętasz, to było takie symboliczne. Brat. No, tak, brat. Na jego trumnę nie pamiętasz to zdjęcie? Tak, Noriaki Kasai, tak, no, tak. Piękna sprawa, znaczy... Piękne, no w sumie według kultury tam bułgarskiej to pogrzeb jest mimo wszystko wesoło. Tak. Wesoło, bo żegnamy, ale też tam witamy na górze kolejną osobę, także tak to jest wszystko przedstawiane. Jak śpiewał zespół Hunter, koniec prawie zawsze jest początkiem. No ale szanowni Państwo, wspomnijmy tutaj, co nas dzisiaj czeka. 15 nacji będzie chciało upamiętnić Mira Zografskiego, szanowni Państwo. To Katar, Ukraina, Czechy, Francja, Finlandia, Jamajka, Japonia, Austria, Dania, Bułgaria, Łotwa, Niemcy, Włochy, Słowenia i Polska. Wielu skoczków powraca, wiele tych zmian regulaminowych, między innymi Janusz Wietrzybalkon dzisiaj nam się zaprezentuje. To będzie bardzo ciekawe. Tak, czekamy właśnie na Janusza. W serii próbnej najlepsi okazali się Niemcy w składzie z debiutującym Klosensaiterem, potem jest Kastel, Ciganojer i Hrincman. Na drugim miejscu Słoweńcy, trzecie miejsce Dania, czwarta Finlandia, powraca Riku Pika Antelainen, jest Kimchesenen, jest Menele, zupełnie inny skład niż podczas sezonu letniego. Francuzi w składzie Damien Berger, Pierre de Leleve, Tepi, Tariq Sembermajdi i André Mouchet. Tak jest, szanowni Państwo, ten skład. Ukraińcy z powracającym Wojtkiem Beckerem, którego wczoraj widzieliśmy no, pod wpływem alkoholu, oddającego urynę za kioskiem. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No ale szanowni Państwo, przejdźmy do zawodów, zobaczmy, to nie jak może to będzie się wyglądać. Udać. No ale całkiem nieźle skoczył Wojtek. No to co? Zaczynamy. Paradoksalnie rzecz biorąc... jeszcze będzie minuta ciszy dla Mira. Nie wiem, co tam organizatorzy. Nie wiem, właśnie chyba tak miało być. O, chyba coś, no więc... czego speaker tutaj mówi. Tak, a więc minuta ciszy dla Mira. Tak więc brawa również od nas. Dla Mira oddaliśmy hołd, to by Miro, a teraz spójrz, jak tych 60 dżentelmenów będzie skakać tutaj ze względu na Ciebie. Rozpocznij to Katar, rozpocznij to Matthew Mirror, mylnowy, dzisiaj wszyscy równi, dzisiaj nie ma numerów startowych, dzisiaj ta czarne pole zamiast miejsca na numer, no to jest, powiem Ci szczerze, Adam, symboliczne. Katarczycy zaczynają, mylnowy. I to będzie dobry początek, oby tylko to ustał, to jest najważniejsze. Troszeczkę mocny wiatr, widać falowały narty, ale ma doświadczenie. Tak, 207,5 metra, w kadrze Kataru mamy jedną nową postać, ale zanim to jeszcze powiemy, kto tutaj sędziuje na stanowisku pierwszym. Amerykanin James Fluczysko, na stanowisku drugim Słoweniec Mateja Kosic, na stanowisku trzecim Włoch Damiano Adamoli Kucelli, na stanowisku czwartym Norweg, Jonas Inbanson i stanowisku piątym Słowak Michal Koziolek, z którym miałem przyjemność wczoraj
obcować. Jeżeli chodzi o kadrę Kataru, jeden debiutant, Najeb Ali. Najeb Ali to jest debiutujący chłopak, 18-latek. No i słyszałeś coś na temat Najeba Aliego, nowego Katarczyka? To jest prawdziwy, no może nie tyle prawdziwy Katarczyk, ale przynajmniej z tamtych rejonów. Muzułmanin. Tak, muzułmanin, tak jest. No, zobaczymy. Ukraińcy w takim, można powiedzieć, klasycznym składzie. Kamieniuk, Becker, twój brat Mikołaj Skiewiczus i Ruslan. No, ale nie mają za bardzo tutaj, tak można powiedzieć, pleców. No, młodych zawodników brak. Tak, to Becker, rocznik 79, tak? Tak jest. Także... Kamieniuk, oj. No, złe otwarcie. No i Ukraińcy. On wylądował przy sędziach praktycznie. Ukraińcy po robocie. Przy budce sędziowskiej wylądował tak, że no, sędziowie też tego dobrze nie ocenią. A no nie, 95,5 metra, no więc... Zaraz zobaczymy jeszcze raz, jak Mariusz Kamieniuk się zaprezentował. Właśnie generalnie nie ma na co patrzeć. A jeszcze tylko pytanie do widzów. Jakość dźwięku, jak wam się podoba? Nowy mikrofon, nowe wyzwania, nowe życie można powiedzieć. No, MK Polskie. Nowe porządki. Nowe porządki. Popatrzmy raz jeszcze na próbę Kamieniuka. No dobrze, to skończył. Może razem z Beckerem tam gdzieś. Może. Becker mocniejszy zawodnik. Mocniejszy zawodnik, dokładnie tak. W tym sporcie drugim. No i teraz Czesi, Owi Piasne. Widzimy go po raz pierwszy od tego feralnego konkursu. No to zobaczymy, co nam zaprezentuje po 4 latach Owi Piasne. No spokojnie to wygląda, także to będzie chyba skok... W granicach punktu konstrukcyjnego na 200 metrów chyba gdzieś. No nawet przyzwoicie. No chyba 200 nie było, 195. No 5 metrów brakło. Ale przyzwoicie. Ale pięknie te bandy wyglądają tak po prostu. Tak. Coś wspaniałego. Nawet bez dotacji unijnych może być dobrze. No właśnie. No to co, teraz Damian Berge. Jest prawdopodobieństwo, że dzisiaj będę miał przyjemność z nim się spotkać. No bankietu oczywiście nie ma, no bo to nie jest taki... typ konkursu, po którym można robić bankiety. To się, w sensie u nas to się jakby taka stypa, no ale to tak... Stypa, tak, ale tam nie wiem jak to też nazwać. Stypa rocznicowa jakoś, tak? Stypa rocznicowa, taka no miesięcznica smoleńska. Miesięcznica żzografska. No dokładnie. Widzisz, to już bardziej rocznica. No. Może w Bułgarii, tam w jego rodzinnym mieście, to tam co miesiąc się obchodzi. Takie... No może jakiś stoi krzyż, pod którym się spotykają. No trudno powiedzieć, szanowni państwo. Tymczasem Francuzi, Damian Berge, 193 metry, przyzwoita odległość. No a teraz Finowie, sami Menele, dobre ma warunki Menele, więc tutaj jest czego odlecieć, ale trzeba się postarać. No, bardzo dobrze, dobra prędkość chyba się zapowiada, 101,7 km na godzinę. I dobrze to wygląda, Menele, ale będzie pięknie, daleko, pięknie, będzie bardzo daleko, 219 metrów. Najlepszy skok w serii próbnej. No, stylistycznie to tak pięknie nie wyglądało, trochę turbulencje miał delikatne, ale najważniejsza jest odległość tutaj. Dobre zaczęcie Finów, także Finowie tutaj może się odradzają na tak. Memoriale. Może być. Ktoś umiera, ktoś się odradza. Tak jest, no dokładnie, mogą być tym Feniksem. Chociaż Feniksa mamy, Tarot Sena, który też odrodził się, można powiedzieć, bo zakończył karierę, ale specjalnie dla Mira wrócił na ten jeden konkurs. No i... Trzeba, no za to go szanować. Trzeba go szanować, tak jest. To jest taka decyzja już na tego, ale powrót. Ciężko jest powrócić. No a tutaj jeszcze dwa słowa o tym czarnym, pustym polu, które tutaj mogą państwo zaobserwować w tym miejscu. To jest związane też ze śmiercią, no ostatnio przykra wiadomość z Chorwacji, Wiese Bernatić, młody chłopak, no i niestety tak mu się zdarzyło, że po prostu chorował, choroba serca, przez to zawał serca w tak młodym wieku, śmierć. No i to puste pole pozostawione, jakie takie symboliczne miejsce związane z Wiese Bernaticzem. Myślę, że to razem jest też... Razem z Mirem teraz oglądają, tak. Jest ich dwóch. Tak, no wiem, że Wiese Bernatić bardzo lubił alkohol, więc może, no, nieważne. Jul Brenner tymczasem, Jamajczycy. Dzisiaj Jamajczycy w nowym składzie. Pamiętamy, że oni zadebiutowali właśnie podczas memoriału Mira. Brenner był wtedy w składzie. No i Brenner. No. Pięknie, naprawdę się rozwijają. Tak. Pamiętasz, jak na pierwszym memoriale... Mało się nie zabili. A teraz naprawdę to wygląda jak normalne skoki narciarskie. Tak. I są, no, piąte miejsce mają, czyli nie są ostatni, ale to w ogóle... Przed Ukrainą, ale mimo wszystko, no, takie postępy zrobili nad widząc po letnim MKP-ie, naprawdę, to jest teraz na zimę taki rywal do punktowania. Może nie do pierwszych miejsc, ale do punktowania. Dokładnie, a tymczasem Hagei, słynny Japończyk, który tutaj podczas pierwszego memoriału Mira nie zauważył progu, zaparowało mu gogle i nie mógł się wybić. A teraz Hagei agresywnie teraz w powietrzu. Nic mu nie zaparowało. I...
Cudownie. No może nie cudownie, ale dobrze. No dobrze, no jak na niego to cudownie, powiem ci szczerze. 195 metrów, na dwie nogi wylądował. No widać, od razu to się na noty skumulowało, ale... No. I tutaj kibice mają zawsze dla niego taki okrzyk. Taki okrzyk i oni zawsze krzyczą HA! GEJ! Tak właśnie dla niego krzyczą tutaj kibice. A tymczasem kolejny zawodnik, tymczasem Austriak, Iberbujne, bądź Huberbujne, jak to się o nim różnie mówi. No człowiek, który w swoim życiu też wiele przeszedł, między innymi urynoterapię, która stosowała na nim jego matka, Ulkę. Tymczasem teraz Bujne, jak wiatru. Wysoko, ma wiatr, ma wiatr. Powalczył na dwie nogi, wprawdzie wylądował. Szczerze, takiego wiatru strasznie nie miał. Miał tylko tam poniżej 2 metrów, ale wyciągnął z tego. Widać, jest forma na dzisiaj. Ładny to był strzał, trzeba przyznać. No zobacz, ten rok 1998-2014. No właśnie, co uważasz, czy te takie wszystkie czarne kolory i tak dalej tak powinno być? Tak ten podniosły klimat, czy jednak zrobić to kolorowo? Powiem tak, teraz jeszcze to jest świeża sprawa, może za 20 lat to już nie będziemy pamiętać o śmierci tego młodego chłopaka. No tak. To jakoś samoistnie to trzeba dać po prostu organizatorom władzę nad tym, ale mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Także jest i ta radość, bo to jest jednak te emocje kibiców, tych wszystkich skoczków, że przyjechali, ale mimo wszystko ta zaduma też musi być. No tak, tutaj trzeba przyznać tobie rację. Ogólnie tutaj Austriak, tak nie skomentowałem tego skoku, strasznie tak topornie leciał mimo wszystko. Tak dokładnie. Jak Kamil Stoch, tak takim stylem takim, że po prostu zawiesić się w powietrzu i tak za bardzo nie być aktywnym. No może jeden woli być aktywny, drugi pasywny. No hagej, a teraz... na pewno aktywny. Tak. Chociaż niekoniecznie, może być pasywny. Phoenix Tarotsen, on sobie zrobił przerwę. Znaczy przerwę, zakończył karierę, ale wrócił na Memorial Mira. Ależ wyciągnął to. No wyciągnął to. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. Ale powalczył. 204 metry. O tutaj właśnie było, tak teraz widzę tutaj na powtórce od realizatorów. Nie, udało się, nie, dobry skok. Dobry skok, ale mogło być gorzej. Duńczycy na miejscu czwartym, jeszcze w składzie mają Joe Mata, Larsa Mata, tego 18-latka powracającego. W tym roku skończył 18 lat i w końcu może skakać. No i zobaczymy, co on po tylu latach wskaże, no ale teraz... Bułgaria. No i no, tutaj trzeba podejść z zadumą. Z szacunkiem. Boris Dartowski. Nawet stroje oni już tak na czarno chyba tak, ubrali. Jak co roku na Memorial, nawet troszeczkę za cicho. Boris Dartowski i Bułgarzy teraz walczą o marzenia, o wspomnienia. Tu nie chodzi o wynik nawet. Tu po prostu chodzi o tą łączność duchową z Mirem. No więc cóż, 170 metrów, nie można powiedzieć, Adam, że to był jakiś wstydliwy skok. Nie, po prostu zrobił swoją robotę tak rzemieślniczo, można powiedzieć. Rzemieślniczo, bez polotu, ale uszanujmy. Ale z Ukrainą wygrali. No właśnie. Z Ukrainą wygrali, brawo Boris. To dopiero jeden skok, ale już widzimy tutaj, mogą być niespodzianki. Tak? Mogą być niespodzianki, tymczasem Goral z Komisa. No zobaczymy, co ten handlowiec sam zaprezentuje. Nawet nieźle to wygląda. Dosyć wysoka trajektoria lotu. Bardzo wysoko. I proszę bardzo, znakomita odległość. Dwie nogi, ale zawsze. Przestraszył się troszeczkę. Tak. Ostatnio byłem w jego sklepie, tak przypadkiem. Byłeś? Co tam miałeś kartę zakupić? W sensie to nie ja kupywałem, ale mój pewien znajomy. Aha. No i tam jakiś... A ten znajomy dla jakiegoś innego znajomego. Aha. Jakieś baterie do starej Nokii. Czyli konszachty takie można powiedzieć. No dobrze. Taka dealerka. Dealerka. Dobrze. Tymczasem Niemcy. Debiutant, Thorsten Klosensaiter. Ale Niemcy wygrali kwalifikację. Tak, serię pełną wygrali. Klosensaiter oczywiście był najsłabszy, no debiutant. Ale zobaczymy, co nam zrobi. Ale może z każdym skokiem, bo też pewnie to jest jego debiut na mamucie, także tu może pokazać... Lotuj! Wylądował, ale fantastycznie! Znaczy myślałem, że trochę dalej poleci, powiem ci szczerze. W pierwszej chwili jak wylądował, załapał się za głowę, on nie wierzył po prostu. Tutaj widzimy teraz, no... Leciał, ja myślałem, że aż do Berlina gdzieś zaleci, no ale... Mu tylko brakuje doświadczenia, widać, ma ten dar lotnika. Jest, chociaż chyba troszeczkę agresji mu jednak w tym powietrzu zabrakło, czy było dobrze, jak myślisz? Powiem tak, w pewnym momencie było dobrze, ale on się przestraszył wysokości po prostu i troszeczkę, no... przystopowo, o tutaj właśnie. A tu go postawiło, no, przestraszył się moim zdaniem, Kilka lat i to będzie naprawdę klasowy zawodnik. Może być, proszę zapamiętać to nazwisko, Thorsten Klosensaiter. Brzmi dość komicznie, ale wydaje mi się, że mogą być z niego ludzie. No, w składzie jeszcze trzech wyjadaczy. Jens Kastel, Paulus Ciganoje, Gregor Hintzmann. On też czuje taką sportową rywalizację i presję, bo starsi koledzy jednak swoje roboty zrobili. On też musi. A teraz kolejny, który specjalnie wznowił karierę, znaczy wznowił, pojawił się tutaj tylko po to, żeby upamiętnić Mira Zograwskiego. Sawyer Lokeron! Aż głośniej zrobiło się na trybunach. Czy go to poniesie? To był bardzo lubiany zawodnik, ale po tym
Jak mu nie wyszło mistrzostwo się w Val di Fiemme, jakoś mu motywacja do skakania daleko spadła, będzie, ale bardzo proszę, daleko. Proszę, ale upadł! No niestety, ale niestety mamy pierwszy upadek. Ucichło. Ucichło, na szczęście od razu podniósł się Lokero. Nic się nie stało. No widzisz, to jednak jest to, o czym tutaj niektórzy mówili, obawiali się, że może ci zawodnicy nie powinni się pojawiać, którzy wznawiają kariery, no bo oni nie czują tak tych skoczni. No tak, to są dorośli ludzie, wiedzą co robią, mają to doświadczenie mimo wszystko, że przerwę mieli, ale robią to na własną odpowiedzialność. Tak samo Miro robił to na własną odpowiedzialność, no, też robił. Skoczył. No, jakby wiedział, że tak, to moim zdaniem też by skoczył, też by spróbował, bo czyli, to jest jego życie. Czyli skocznia to jest życie i śmierć. To było jego życie. W sensie nadal jest, on z nieba patrzy i widzi. Czyli co, uważasz, że można powiedzieć, że ci, którzy upadną, są bliżej Mira? Trochę tak to znacznie brzmi, aczkolwiek masz rację. No a teraz, szanowni państwo, Słoweńcy, Bostian Planiczny, gospodarze, więc tutaj można się spodziewać dobrego skoku. Stać na pewno ich na to. Planiczny wygrał ten konkurs, którym zginął Miro Zografski. No i proszę. O tak. I to jest klasa. Cudowny skok. 225 metrów. 3,20. No cóż, to więcej powiedzieć. Naprawdę lot się oglądał z wielką przyjemnością. Spokojnie. No pamiętam wtedy ten konkurs i drugorzędne było wtedy, kto wygrał. Oczywiście. No, konkurs odbył się, ale w statystykach no widnieje, jest po prostu i chwała mu za to. Tak. Ale dzisiaj też pokazał klasę. Widać, że jest świetnym lotnikiem. Ale zgodzisz się chyba ze mną, że Bostian Planiczny był chyba najsmutniejszym zwycięzcą w historii wszystkich zwycięzców w MKP. Dokładnie tak, bo nikt wtedy nie był wesoły, bo tam różne się co działy z Irokiem tak. I... No, Irok, Becker, no, tam się działo. Pamiętam walki do tego, aby podejść do stanowisk sponsorskich. Tak, było Pueblo wtedy jeszcze. Pueblo było, tak. Tak. Pueblo i tam Wyborowa była przecież sponsorem, no widzisz, no taka no, tak. Inba się zrobiła, no i niestety... No, cóż. To wtedy jeszcze z Łukaszem Sienkiewiczem komentowaliśmy, potem... Z Genderem, jego bratem, no ale teraz Paweł Omen. A wiesz, Polsza. Jaką karierę robi? Paweł Omen? Nie. Łukasz Sienkiewicz? Tak, Łukasz Sienkiewicz karierę zakończył, skoczka i wiem, że jeździ taksówką. Tak, jest teraz taksówkarzem. Tak, zrezygnował ze skakania Łukasz Sienkiewicz, został i taksówkarzem. I powiem tak, Kobi też. Jest. Uuu. Ale teraz Paweł Omen, powalcz Paweł, bo to nie wygląda najlepiej. Oj, Jezus Maria, aż się przestraszyłem. Ale no szczęście wylądowo, co on tutaj zrobił, to ja nie wiem. Ja pamiętam podczas pierwszego memoriału Miro Zografskiego właśnie Łukasz Sienkiewicz, fatalny upadek. Ale to twardy chłop, także dał radę po prostu. Tak. Ten upadek Łukasza wyglądał nawet groźniej niż Mira, tak szczerze. Tak, ale rok później pamiętasz jeszcze Władysław z Rosa Klatki miał fatalny upadek. Tragiczny upadek, no a teraz i Paweł Omen to też wyglądało niebezpiecznie. O tutaj w ten moment. Oj, dobrze, że to ustało. No ale na niskiej wysokości to było mimo wszystko, także nawet jakby coś się złego stało, to nie byłoby to tak bardzo bolesne. Wiadomo, to wielka prędkość, ponad 100 km na godzinę, tak, ale na szczęście wylądował. No wylądował, ale strach był. Strach był. To też będzie dla niego nauczka na przyszłość, żeby bardziej ogarnąć w locie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie trzeci memoriał z trzecim upadkiem groźnym Polaka. No ale szanowni państwo, czas teraz na Katarczyków. Po pierwszej turze skoczków Słoweńcy, Finowie, Niemcy, Austriacy, Katarczycy, Duńczycy, Czesi i Polacy na miejscu ósmym. Potem Francuzi, Japończycy, Włosi, Jamajczycy, Łotysze, Egzekwo, Jamajka z Łotwą, Bułgaria i Ukraina. No myślę, że jeszcze nie ma co tutaj za bardzo się spinać. Poczekajmy, co będzie się działo dalej. No i teraz Nadżeb Ali. Podobnie siedzi. No i ruszył Nadżeb. No teraz pytanie tylko, na co go stać? No, Katar by nie włożył pieniędzy w niego. Nawet jeżeli on jest takim naturalnym zawodnikiem, żeby nie był no talentem. No, dobry skok. Jest talentem. Ale widać, że ci zawodnicy mniej doświadczeni lądują na dwie nogi. Dobra odległość, 210,5 metra. To ten sezon, w sensie sezon, no to jest taki okres między sezonami. No oczywiście, że tak. No to tak też takie troszeczkę rozluźnienie jest u skoczków, także wolą wylądować tak na dwie nogi, bo... No ale teraz... Ojejku, jak on ledwo na tej belce siedzi. No widać, że zaraz... skacowany, jak to się mówi, zgarowany jest Wojciech Becker. Ale powiem tak, to czasami dobre dla głowy, bo nie myśli. Tak! No, psychika jest lżejsza, wie, ale nogi są... Wojtek jest taki, że... O, proszę państwa. O, proszę. O, żeż, proszę państwa, Wojtek! Nie ustał. No wcale się nie dziwię, że nie ustał, ale gdzie on pofrunął? 229,5 metra. To nie chyba rekord Ukrainy by był.
Ojejku, ależ tutaj go... No, nie trzeźwy. Ależ go tam... Po coś ty pił, Wojtek, może byś to ustał. Ależ ma sportową złość tam. Wojtek. Sportową i pijacką złość. No sobie ktoś tu pięknie porównał, no, jak Ahonen. Jak Ahonen, tak. Już taki podobny strój Ahonen. Podobny strój, tak. Też na kacu skakał Wojtek Becker, czyli Becker. Ale patrz, jak tak zadkiem przywalił, to no jak Ahonen, no zobacz, po prostu pak. Tak. Idealnie. Po prostu... Może chciał Wojtek, po prostu się naoglądał wczoraj, no jak tak skakał. Czyli co, Wojtek można powiedzieć, że Ahonenem MK-u wstał, bo to też kawał chłopa. Ojej, to było dobre. No dobrze, Wojtek, trzeba powiedzieć, że zrobił dobrą robotę. 229,5. Ja bym się tego nie spodziewał. No a teraz nowy z Czechów, Michal Jeromin. On pracuje razem z Darkiem Jaguarem. Darek dorabia jako konsultant w różnych firmach. On pracuje, Jeromin, razem z nim. No ale teraz... Dobrze to wygląda. Czech... No, dobry skok. Około 200 metrów, 207 metrów. Dobry skok. Młody chłopak, a już żona i dziecko. No proszę. Wiem, też słyszałem, że w poprzednią sobotę też się znietrzeźwił Michał Jeromin. Nie próżnuje. Nie próżnuje, tak jest. Dobry skok Jeromina, 207 metrów, solidna odległość. No a teraz Francja. Kolejny z debiutantów, też kolejny młody chłopak. Pierre Dolole Vertepi. Tak się dokładnie ten zawodnik nazywa, bądź możemy mówić, no tak bardziej po polsku. Pierre Dolole Vertepi. Jak bardziej ci was się podoba? Ja bym nazwał go Pierre. Pierre. Pierre Dolole Vertepi. Słyszymy tak zwane, to chyba jeszcze do Czecha. Pierre Dolole Vertepi, no tak średnio, średnio najeżdżam, powiedział. No nie, nie, tutaj ktoś na czacie, to nie tak się tłumaczy. No i Pierre Dolole Vertepi w tym momencie na pozycji trzeciej są Francuzi, czyli Katar, Czechy i Francja. Przypomnijmy, że to jednak są zawody towarzyskie, więc tutaj no... Różne rzeczy dziać się mogą, tym bardziej to są bardziej takie zawody, które mają oddać hołd dla wielkiego skoczka, jakim był Ku chwale Mira, tak. No a teraz, drodzy Państwo, Jarko Kimczasenem. On też skakał w tym feralnym konkursie. Oby dzisiaj to nie był feralny konkurs. Dla niego. Dobrze się wybił. No wysoko, wysoko w powietrzu. Będzie bardzo dobry skok. To jest... Najdalej. No brawo! I pięknie wylądowanie. Brawo! 227 metrów. No może nie najdalej, ale Finowie dzisiaj naprawdę robotę po dwóch skokach robią. Robią robotę jak najbardziej. Trzeba powiedzieć, że w tym momencie ustawiają się w roli faworytów. No a tam jeszcze przecież Kalissen. Jeszcze... Jeszcze najlepsze przed nimi. Tak, Antalainen, więc to już nie może być. To tak troszeczkę wygląda inaczej. Trener po prostu tak taktycznie zrobił, że dwóch pierwszych zawodników najlepszych wsadził. No ale Antalainen, Kalissen, ja to jednak nazwiska. Nie są w formie teraz, tak, no trener wie lepiej. No, no tak, no ale nazwiska na pewno... No nazwiska są po ich stronie. Zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądało u kolejnych zawodników w kadrze fińskiej. Zobaczymy, co tam trener Ari-Pekka Nikola wymyślił. A tymczasem nowy Jamajczyk, Teris Bangkok. Ciekawe. Ponoć, że naprawdę duży talent, o tym mówił w wywiadzie Alex Ankle-Window, czyli lider kadry, dzisiaj jednak nie oby... Oj, tutaj Teris Bangkok, oj, oby to do... Powiem tak, talent jest, bo z tej no. sytuacji się wykaraskał naprawdę wzorcowo. Wzorcowo, no. To tak, masz... Ale też cieszy, że po prostu nowi zawodnicy tutaj witają, no, nacje nacjami, ale jednak... No Jamajka się naprawdę rozwinęła, no to już drugi raz dzisiaj mówię. Tak, to jest jak najbardziej racja, no ale to trzeba przyjąć. Ale mimo wszystko śmiechem żartem 162 metry. Tak, ale śmiechem drugim żartem to tylko Kamil skoczył krócej. No. Teraz Japonia. Nie, ale to ogólnie świadczy, że poziom rywalizacji jest na... Nie, no oczywiście. Wyciągnął jak Łoniaki, a jutro Łoniaki się zaprezentuje. Też dawno niewidziany zawodnik, tymczasem Muchy Harata. Oj, spóźnił, oj, źle to wygląda. Tak strasznie w górę poszedł i teraz będzie spadał. Spadł, ale jeszcze, no, ale jeszcze. Coś tam się udało wycisnąć. Dobre warunki miał, także udało się. Miał więcej szczęścia niż rozumu. No technicznie to no, w drugiej fazie w porządku wyglądało. Prędkość na progu dosyć szybka, 102,1. Austriacy. Kolejny zawodników, który pojawił się z racji tego, że razem z Mirem skakał. Gutenberg Gangmark Empire. Jego też już po tym sezonie, no wiemy po jakim sezonie
Nie oglądaliśmy. Oj, chyba już wiemy dlaczego. No nie ma tej formy. Dopiero teraz jak ustabilizował lot, to wyglądało jeszcze całkiem, ale początek to... No ale powiedzmy sobie szczerze, Gutenberg Aymar Kampayer to jest taki zawodnik, że gdyby go nie było, to na pewno byśmy za nim... Nie płakali, tęsknili. Tymczasem Duńczycy, Jomat, on ma być na zimę naprawdę asem, szlifuje tę formę, dba o nią, no i zobaczymy, czy jest progres. Coś pokazać. To trochę za wcześnie chyba. Tak, to nie było najlepsze wyjście z progu. To aktywnie na progu, ale... No nie bez rewelacji. Taki przygaszony jeszcze. Przygaszony, to chyba, nie było... Chyba, że teraz ma trening tak zwany fizyczny i po prostu nie pozwala, nie ma tej świeżości. Chyba, że tak jest to rozwiązane. No, ale tak nawet to wyjście z progu było takie... No, takie toporne wszystko, że toporne, jakby nie było takiego, co się mówi, błysku na progu. Pączek to się mówi tak jeszcze na P słowo. Aha, no tak. No takie... wiesz, jakie słowo. Pepepepe. Tak. No ale teraz ważna postać. Karak Ulski. Znany, pochodzący z innej miejscowości. Oni tak żyją w takich katakumbach w tej miejscowości. Tak, w piwnicach takich. Można powiedzieć, że... No, towarzyszyliśmy mu w jego ostatniej drodze do Planicy. No tak. Jechaliśmy razem z Karakiem Ulskim. No, też miał problemy zdrowotne. Zdrowotne. No, ale taki Karak Ulski to trzeba przyznać, że on taki dosyć taki jest sztywny. No, sztywny. Nie bardzo znany. Widać teraz, rozmowa. Tak szczerze. No, tak stoi taki sztywny, no jakby nie żył. I proszę Państwa, Bułgarzy na miejscu 8 z Jamajką wygrywają. Wygrywają o 2,7. I Dartowski skoczył słabiej niż trener. Tylko to taki brzydki był komentarz. To powiedz, ale jeżeli bardzo... Nie, brawo. Brawo. Ferdi Pazdis. No, też nie, chyba nie spodziewajmy się tutaj jakiegoś rewelacyjnego skoku w wykonaniu Pazdisa. Oj. To był najsłabszy skok dzisiaj. 109,5 metra. Ale wyjście z progu. To aż bym zobaczył jeszcze raz po prostu. To... No jedną nogą. Jedną nogą Ferdi Pazdis. Ale nie miał wiatru, ale chyba jakiś podmuch dostał, czy coś w tym stylu. To tak... Nie wiem, co to o, było. To teraz z Ludwika zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ale piękne ujęcie bez dotacji. Myślałem, że on wypadnie zaraz. Ojej, za, no za ja tak samo, dokładnie tak samo myślałem. Jejku, to bardziej wyglądało jak skok przez kozioł, nie jak skok na Nie, no na serio. Bo... No ale to go już w drugą stronę niosło. Czyli tak wielki talent, że tak krótko można było skoczyć. Przy takiej prędkości. No. To po prostu żenujące było. No cóż, Ferdi Pazdis u nich w drużynie jeszcze będzie skakał. Vera Stripson. No i co wymyśli Vera Stripson, żeby bardziej tutaj zaskoczyć fanów? Nie wiem, zrobi. No, chyba, no. Albo specjalnie się wywróci znowu. Tymczasem Jens Kastel! I już taką werwą, jaką ruszył animuszem Kastel. Tutaj głośniej się zrobiło. Głośno dla Kastela. No Niemcy czują tutaj, że mogą wygrać. Tylko muszą powalczyć, bo tutaj konkurencja jest bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Jens i będzie. Kastel! Brawo! Trochę tak z wysokiego on zlatywał. Jeszcze strasznie. Można było chyba skoczyć dalej. Tak. Bardziej agresywnie, żeby w pierwszej fazie podszedł do tego skoku. Bo tak strasznie wysoko. Pamiętasz taki skok, jak kiedyś Simon Amman to chyba 238 metrów skoczył? Tak. Strasznie tak. Wysoko leciał. Mhm. Teraz to też... nawet krócej było, nie? Chyba 236, tak po prostu się zdawało, że to po prostu 250 leciał, a to... No spójrzmy, prostu... jak wysoko leciał, więc ojej, jak on był wysoko. To tak, że 4-5 metrów nad ziemią. Prędkości też nie miał, trzeba tutaj przyznać. I teraz już tylko mu zostało tak zwane... Opadanie, powolne, ale zawsze opadanie. Prędzej czy później, zawsze się opada. No i tak, ja lubię takie skoki, jak zawodnik nisko nad ziemią. No też, prawda. Co zawodnik nisko nad ziemią leci i te warunki atmosferyczne po prostu tak go do góry podniosą. Aj, to piękne! Tak ciągnie. I wtedy tak się zdaje, sobie. Że po prostu zawodnik do góry się unosi, mimo że tego, że spada po prostu. I wtedy też jest mu łatwiej lądować, bo on jak troszeczkę, jakby powiedziałem, się unosi. To nie z wysokiego takiego pułapu po prostu musi na nogi wylądować. Także to też jest lepsze dla zawodników, że można dalej po prostu o wiele, wiele wylądować. No. I także takim hoplem scenicznym przechodzimy dalej. No to dobrze, szanowni państwo, teraz Leone Mendieta. No stracił w tej hierarchii trenera Lunardiego, był najlepszym Włochem, no a teraz zdecydowanie... Ale spóźnił. Ale zobaczcie tutaj... O, właśnie o tym mówiłem. Tak, to właśnie miało miejsce.
To właśnie miało tylko trochę za późno to zrobił, ale troszkę mimo wszystko... Nie, dobry skok, taki... Lubię, wolę taki skok na taką odległość niż... Na przykład poza punkt HS i taki, taki zwykły. No, taki... Leci. Tak, a tutaj no to jest taki... Musi być agresja w locie, no jestem takim może... Już takim fetyszystą u mamutów. No ale teraz, jeżeli mowa o fetyszystach, to czas na nowego Słoweńca, Andraž Pekuta. Andraž Pekuta to jest naprawdę człowiek bardzo barwny. Ostatnio wiem, że pracował w jakiejś korporacji na Słowenii. Ja mówię, że 23 lata. Ja z nim trenowałem nawet na siłowni. Tak? I jak on? No bardzo się zna na wszystkim, także na każdych ćwiczeniach. On takim jest też, można powiedzieć, fetyszystą. W sensie, może nie tyle fetyszystą, ale... No to zobaczmy, Andraž Pekuta spóźnił, ale dobrze ułożony w powietrzu, dobrze. Świetnie ułożony Pekuta, świetnie! Rewelacyjna próba! Brawo, ja bardzo go lubię, także życzę mu jak najlepiej, chociaż noty moim zdaniem troszeczkę za niskie dostał. Czyżby wylądał na dwie nogi, bo nie widziałem. Ale teraz, Adam, trzeba się przyjrzeć do tego skoku. Wyjście z progu miał spóźnione, to jest w powietrzu moim zdaniem był ułożony rewelacyjnie. Był rewelacyjnie. Spóźniony? Był. Tak, był spóźniony, chociaż niektórzy mają taką technikę, że po prostu wolą troszeczkę spóźnić te wybicie i od razu lepiej się ułożyć na nartach. Bo no to, tak, to jest fakt. Pozwala. Ale lot był piękny, ułożony był w powietrzu rewelacyjnie. Pewnie, właśnie tak. Od pierwszej sekundy już tak locie, czasami tak skoczkowie, tylko to już jest wyższa szkoła jazdy z tego co wiem. No ale bez ruchu leciał. No sto. Ale był agresywnie, no coś, no bez ruchu, ale tak... To nie można porównać jak do Prewca, na przykład tego młodego. No, ale w ostatniej chwili wylądował. Powiem ci szczerze, że te noty to chyba jednak zasłużone. Trochę z tamtego wcześniejszego ujęcia kamery widać nie było, ale tak. Czyli Słoweńcy Finów przeskoczyli w klasyfikacji generalnej. No a teraz, proszę Państwa, rekordzista świata w długości lotu. 236 metrów tutaj skoczył. No i Mikołaj Jarosław. No bliski tobie zawodnik, to wielokrotnie no, mówiliśmy. Że... Jako ojciec można powiedzieć. Że jako ojciec dla ciebie ten Mikołaj Jarosław. No i trzymajmy kciuki. Mikołaj powraca. Zobaczymy w jakiej jest formie. Jest doping i Mikołaj. Nie ma wiatru, ale on trzeba pokaże. Powalczyć. On jest dobrym lotnikiem i to udowodni. Jest lotnikiem, jest! Pięknie, brawo! Brawo! 125 metrów, świetnie. 225, proszę. 225, super! Ładnie leciał w powietrzu. Idealnie na linię wylądało, jak tutaj możemy zobaczyć. No patrz, no to po prostu jakby mierzone to było. Ale jedno trzeba przyznać, że to, ten lot nie wyglądał tak dobrze jak ten lot Pekuty. Jednak wyciągnął to znakomicie. Troszeczkę warunki mi teraz pomogły, zaraz zobacz jaka prędkość była na progu. 102, niektórzy mieli poniżej 102, także nieźle to wyglądało. O tu, a, tak troszeczkę nim... Też powachlowało. Po prostu miał dobre wybicie i ładnie się ułożył w locie i nic dalej nie musiał robić po prostu. Tak czekał na, po prostu jak te metry mijają. Dokładnie, tak. I czekał na rozwiązanie sytuacji. Mikołaj trzeci jest w klasyfikacji indywidualnej. Najlepsza próba Kim Chasseren, potem Planiczny i Jarosław. Żeby Becker trzeci. Wylądował. A żeby Becker wylądował, no tak, oczywiście. Że tak. Ale który by Becker by był, żeby, w sensie ogólnie, który jest tak indywidualnie. No, czekaj, znajdziemy tego pijaczka, czy Wojciecha. 11. No i tak jest nieźle, na 30. Szanowni Państwo, druga tura skoczków za nami. Prowadzą Słoweńcy, co chyba niespodzianką nie jest. Na drugiej pozycji Finowie, trzecia pozycja Niemcy, Polacy na czwartym, więc idziemy w górę, no ale tutaj jednak do prowadzących Słoweńców tracimy 32 i 3. Będzie ciężko, chyba tak. Bo oni równo skaczą po 225 w każdym skoku. No jednak, no jeszcze to jest dopiero początek mimo wszystko, ale już widzimy takie teamy, które będą tutaj walczyć o czołowe miejsca, ale nie sądzę, że Katarczycy też tutaj tanio skóry nie sprzedadzą. Też no, takie skoki w sumie słabe Katarczyków, aczkolwiek... No wiesz, no ale to... Rozgrzewają się jeszcze. Rozgrzewają się jeszcze, no a teraz czas na właśnie Katarczyków, Juho Kutanen! No coś muszą tutaj zrobić, bo są tak dosyć w tyle. No niby piąte miejsce wysoko, ale dużo tracą na do Polaków. No chyba troszeczkę nadrobi. Oj tak. 124, 123, 220, przepraszam. Czemu ja mówię 100, bo już nie jestem przyzwyczajony. Setkę lubisz. No, a to też. Ale jak 250 to blisko ćwiartki. No to jak najbardziej, ale dobra spróba Kutanena, 19,5, 20, 20, ładnie to wszystko tak wyglądało. Tak myślałem, taką głupią myśl, żeby powiedzieć do Beckera, że skoczy 250 to dostanie ćwiartkę, to by to zrobił. Mógł skoczyć, ale nie wiem czy tutaj, no ale Vickersund myślę, że to byłaby taka możliwość jak najbardziej. No ale teraz twój brat. No tak troszeczkę boję się. Dlaczego? Nie wiem czy jest w formie. No w serii próbnej
ponad 215 po Bruno Adamu. Ale chodzi mi o ruch do formy. A, o to chodzi, no to zobaczymy. Jest. Takie trochę biedne stroje mają Ukraińcy, ale takie sympatyczne nawet. Jak Kanea Fonen. Tak. 15 lat temu. No to Adamus Mikołajskiewiczu, zobaczymy. Powodzenia dla twojego braciszka. No tak będzie chyba w podobnym guście ten skok. Po punktu HS, no troszeczkę dalej. No, 220 chyba? Nieźle. No. 219, troszeczkę tak gruchnął przy tym lądowaniu. No właśnie ten element jeszcze takiej techniki narciarskiej. No najgorzej mi wychodzi z tego, co widziałem na treningach. No, ale jeszcze dużo czasu. Jeszcze jest sporo do naprawienia. I tak jest nieźle. Także jak pamiętam ostatnio na mamutach, to tak dobrze mu się nie... No nie skakało, nie wiodło, tak rozmawiałem z nim także. No on też był dosyć symboliczną postacią, bo on oddał pierwszy skok po Misza Zagrawskiej, po tym feralnym upadku. No i to było dla niego wielkie przeżycie. Z no tego pamiętam, że on lądował tak... No niepewnie, tylko chciał po prostu przejechać. No. Ale jednak trzeba oddać mu odwagę, bo... No, Polzat! Oj. Nie są one. Oj, staje chyba, ale ledwo tak. Bolesny upadek. Niebezpiecznie to wszystko wyglądało. Zobaczmy jeszcze raz. No ta planica. Jak to kiedyś powiedziałem, biegną ochroniarze. Tak. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. Służby medyczne. Trochę sztorce nartu położyło. No troszeczkę nartu tak zamortyzował mimo wszystko. No chyba nic mu nie będzie, miejmy nadzieję. Chyba nic mu nie będzie, ale aczkolwiek... Ale ten kołnierz ortopedyczny zakładają tak bardziej, no wiadomo, bo takie są BHP, instrukcje i muszą te badania mu zrobić. Tak, to jest obowiązek, aczkolwiek ten skok wyglądał grozę. Zobaczymy Czechów, czy w ogóle, no... No nie, no drugiej serii to Czechów raczej już nie zobaczymy, to... Ale spójrzmy jeszcze raz na ten skok, bo tak go strasznie w tym powietrzu o kilkadziesiąt stopni obróciło. Nie, tutaj no... Proszę o takich komentarzy, nie wiem, jakichś zniczy nie wstawiać, bo... Aj, groźne to było. Bo Czech tutaj, no... Nie wiem, czy znam, nie wiem, nie wiem. Gargulec pewnie się teraz cieszy. No a propos Filipa Krogulca, nie ma go z nami, dlatego, bo nie potrafił założyć konta na YouTubie. No różne ludzie mają problemy. Jeszcze raz. To nie jest taka sprawa, jak ja no pierwsze konto zakładałem, to też... No... tej twarzą. No, chyba stracił przytomność, no tutaj jak widać. No ale zniesiony, znoszony i pokazuje, że jest wszystko w porządku. No i brawa, brawa tutaj pewnie są dla niego. Są jakieś brawa. No i dobrze. No i to najważniejsze. Aby jak najmniej takich historii. No i to co napisał teraz Zibido, pół roku mamuta. Jak się za mocno wychylisz, to mamut ci to odda wygięciem. No tak. Tak to właśnie jest. Francuzi! Tarik Sembermajdi. Skocznia, planica jest taka dzika mimo wszystko. Tym swoim, jak ten skoczek leci, nawet porównując do Vickersund, to Vickersund to strasznie nisko się leci, no ale Francuz nie wiem, czy jest po prostu z brakiem umiejętności, czy po prostu ze strachu. Przestraszył się może. 467,8. No widzisz tutaj te narty, te nogi na tej skoczni mają znaczenie, bo tu Kamil pisze, że narta można powiedzieć, że go uratowała. Na przypadku Mira pamiętamy legendarny tekst Łukasza, że noga, no jego noga jeszcze walczyła. No. Lasse Kalisen tymczasem. To też wielka postać. No lubi ten obiekt. Tutaj walczył, zobaczymy. Oj, chyba problemy, troszeczkę. Problemy. No ale coś z tego skoku. Aj, no, nieudana próba Kalisena moim zdaniem, 207,5. No, za mało. Tutaj walczyli o podium, nawet o pierwsze miejsca, a teraz troszeczkę to zapomniałeś. No. No to nie był jakiś totalnie zły skok, a mimo wszystko nazwisko. Publika się ucieszyła, bo wiedzą, że Słoweńcy mogą teraz odrobić. Zepsuł to! Zobaczymy, co to będzie. A tymczasem Sanka Kofi. Też nowy. Też nowy, pamiętamy, że on skakał podczas otwartych mistrzostw Polski w tamtym sezonie. Sanka Kofi, człowiek z potencjałem. No już lepiej to wygląda. Ale... No, no tak powiem, że to... Jeszcze. Ten zawodnik też ma potencjał mimo wszystko. Troszeczkę
za bardzo się poczuł tak do dołu po prostu ten skok. Tak. Skierował i no, żeby troszeczkę inaczej ten rozbieg był tak, no, jakby tak zbudowany, tak powiem, to jeszcze mógł z tego odlecieć, ale niestety. No. No ja ci nawet powiem tak paradoksalnie, że moim zdaniem to tutaj San Jacobi trochę za wcześnie lądował, zaraz to zobaczymy. I tu już za pasywnie trochę, właśnie. No, troszkę tak. Za wcześnie lądował, po prostu on powinien zostać w takiej pozycji, jaki był i wtedy czekać na rozwój wydarzeń. No jeszcze nie ma tego doświadczenia, no jest... Nie chcę mówić, że Jamajka jest jakaś gorszego sortu, ale jeszcze no daleko do tych potęg europejskich. Teraz inna potęga, ale nie europejska. Azjatycka. Japonia. No też tam Cygajoszu. Nie powachowało. Nie wiem, jak się wymawia dokładnie. Ja to się przy Gajosu. Przy Gajosu. Jak chcesz, ciężko tak wymawia. No różnie można to wymieniać. 192, teraz troszeczkę słabsze skoki nam się zrobiły. Mówi koreańczyk Choi, no. Tak, jeden powie Choi, drugi powie Choi, a trzeci powie no chuj, no. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Tymczasem Felipe Vogt. Austriacy. No Vogt taki niemrawy był ostatnio. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże. Wysoko w powietrzu. No to będzie skok chyba na miarę punktu HS, nawet więcej, 220. Dobrze. 221? 21,5. I Austria będzie progres. Lubię, ja ci powiem, zgadywać odległość. Lubisz? Bardzo. To jest moja pasja życiowa. No to masz prawo takie być pasję. Możesz zgadywać, powiem ci szczerze. Nie mam nic przeciwko, żebyś sobie pozgadywał. Zawsze to jakaś atrakcja. No, zawsze to jakaś atrakcja w tym smutnym życiu. No. I tak zapraszamy też tutaj na czacie, żeby też zgadywać. Można zgadywać, tak. A tutaj Putinow bardzo ciekawy komentarz, psy gejowskie. No. Ale teraz Lars Matt. Ale to jest bardzo ciekawy. No, ale teraz Lars Matt. Jestem bardzo ciekawy tego skoku. Oj, i zobacz, jaka tutaj była. O, euforia. Przywitany Lars Matt. Pierwsza jego próba od piątego M-Cupu. Chyba wiedzą. Oj, tak. I jak się przywita. Rewelacja. Dobrze się przywita, dobrze. Pięknie się wita. 223,5. 221,5. Niestety. No, przywitał się znakomicie. Teraz troszeczkę moje oczy zawiodły. Ale brawa dostał Lars Matt. Widać, że brakowało tego chłopaka. Trzeci z braci Matt. Trzeci z braci Figo Fagot. Braci Figo Fagot, więc... Szanowni Państwo, Frank Matt wygrał już. Chociaż jeszcze ma tutaj, moim zdaniem, takie elementy, że ten skok jeszcze mógł być dalszy. Na końcu troszeczkę tak już widzisz tutaj nawet. Co? Odpuścił tak. Troszkę tak. Troszkę tak. Także to jest perspektywiczny na zawodnik. No, i on ma lat jeszcze. No to jest 18-latek w tym roku. W lipcu skończył 18 lat. Bułgaria. Petr Lopuchow, sprzedawca w sklepie monopolowym. Niegdyś bardzo otyły, ale niezwykle sympatyczny. Zawsze miły, zawsze kulturalny. Grzeczny chłopak. No tylko, że skoczek trochę słaby. Może dzisiaj? Oj, tak. O Jezus Maria. Dobrze. Całe szczęście, że to wylądowało. Bo... Brak mi było skoku, po prostu. No, ale nie wiem, czy to śmiać się, czy co. Ojej. Zobaczmy, co chyba jeszcze. Tak w stylu trochę Iroka, tak, ale tak. Troszeczkę tak. Irok robił to specjalnie. On tego nie robi specjalnie, po prostu. No leciał jak mu. Trochę w stylu Roberta Matei. Troszeczkę jeszcze wyszło, przypominał. Przypominam troszeczkę Dala Napiera, Alligatora. Ojej. Tutaj narty poszły w dół. Chciał skorygować. Odbiły i tutaj było niby dobrze. No, Petr Lopuchow, ale dostał, zobacz, coś dostał, brawo. Tutaj można powiedzieć, że motyw węgorza był zastosowany. 406,6 Petr Lopuchow, a teraz Łotwa, Veras Trypson. No to jak mieliśmy taki show przed chwilą, to co zrobi Trypson, żeby zrobić większe show? Zobaczymy, co zrobi Trypson. No spokojnie na razie. Oj. Co on zrobił? Już wstał od razu. I powstał od razu. Drugi upadek w jego karierze zrobiony has w pojedynkę. On się rozbiera? On pokazał genitalia. O matko. Nie, no to jest po prostu atencjusz tej klasy. To jest jednak gwiazda. To jest gwiazda. Patrz. Kolanami tutaj wylądował. O,
on skikałka to zrobił. Specjalnie zrobił. Nie, bo on troszeczkę akrobację tutaj trenował, także nie to naprawdę, on jest też kaskaderem. On jest kaskaderem, w branży takiej, no taniej dosyć, ale jednak. No widziałem, podniósł się, pomachał publice. Brawo, po prostu szacunek mimo wszystko. Tam go ochroniarze zapali za to, no, za obnażanie się. Tak, pokazał genitalia, ale to zrobił wszystko świadomie. Zobaczmy jeszcze raz. I nagle, hop. Ale brawa dostał. Ale brawa, pomachał publice. Co za typ, jak to ktoś skomentował. No, Vera Stripson, Gwiazdor. Powiem ci szczerze, widujemy go rzadko. I dobrze, bo jak widzimy go rzadko, to robi nam jakieś show. Bo gdybyśmy go widzieli co tydzień. No to tak, no, co tydzień to show, no to bez sensu. Tak. Pamiętasz jego debiut podczas Równość, Spokój, Tolerancja? O, jak... Miałeś tutaj robić tego, Orzełka. No tak. Tylko, że nie ma śniegu, nie, no to bez sensu. Ale pamiętasz Równość, Spokój, Tolerancja, jak specjalnie upadł na rozdze ze skoku? No. No, można, można. No. Paulus Ciganojer tymczasem, potem jakimś... Wesoło się zrobiło, także... No, nie powinno być. Na tymczasem Ciganojer. Mam nadzieję, że to tak sam z siebie, że to nie była zwycięzca, żadna parodia Mira. Zwycięzca letniego cyklu. No, tymczasem średnio. No tak, tak. Nie uciekli Finom. Nie uciekli Finom za bardzo. Przeciętny skok. Znaczy, wydaje mi się, że on mógł się jeszcze śmiać po tym, co zrobił Tripson, bo cała publika była zadowolona. Już chyba nic nie przybije Tripsona. No dobra. Pierino Crescetti tymczasem. No, Vera Stripson zostanie zapamiętany, na pewno. I Crescetti dostaje owację. O, chyba go to poniesie, chociaż... No słabo, no nie. Słabi. Słaby skok Crescettiego, 171,5. Ale showman Tripson, no... Rozbudził nas tutaj, można powiedzieć, zdecydowanie. Crescetti na 7 miejscu, Włosi... Nie, no, to mam ale ten obraz. Kolejny ciekawy zawodnik, Tom Silownia. Ale on będzie walczył. On będzie walczył, on tak. On będzie robił jaj. Tom Silownia bardzo się nie lubi ze Zdiskasem, z tego co wiem. No, bardzo dobrze, szanuję go za to. Ale dobrze, chociaż trochę nisko... Zaraz odleci, tak będzie dobrze. O Jezus Maria, upadł na dupę. Ajajajajaj. Przepraszam, na odbytnicę upadł. Ojejejejej, no i też Tom Silownia. No źle to wyglądało, w sensie może nie upadek, tylko że no, oni walczyli o pierwsze miejsce, no. A teraz będzie troszeczkę trudniej, chociaż tam no ich rywale też za dobrze nie skoczyli, mimo wszystko to tam nie będzie dużej straty. Ale znowu Ahonen. Tylko że Ahonen lądował na wyproszczeniu, on tak. Jeszcze miał troszeczkę zapasy. Dużo dzisiaj tych upadków. Naprawdę. Dużo, no tutaj na tej Słowenii zawsze tych upadków jest dużo. Mówię, to skoczenie jest dzika, ale to jest cały urok, dlatego tyle publiczności nawet jest po prostu. Oczywiście. No i teraz zakończy tę rundę Ryszard Kontrokupski. No ale tak nie zwracam uwagi na te miejsce, no bo to jednak turniej towarzyski. No i Rysiek. Pod koniec to będzie takie miało znaczenie. Rysiek nie bardzo lubi mamuty. Mamuty też Ryśka nie lubią. Ale to chyba widać niestety. A jest. No i Polacy żegnają się z dobrym miejscem. Już teraz 7 miejsce także. Może jeszcze Janusz, to, ale też ciężko powiedzieć jak z formą Janusza. No Janusz jednak to klasa, mimo wszystko. Tak, no. I Finowie prowadzą, Niemcy na drugim. No to zaskoczenie. Ostatnio tak po prostu był problem przecież, no nadal jest tak. W kadrze. A to proszę, wrócił... Wrócił Kalissen, wrócił Antalainen. No dokładnie. Performance, tak powiem. No i to tutaj dla kogoś jeszcze miejsce. Dania, Austria, Polska, Japonia. Na fali się rzucił. Rzucił się na widownię. Tak. Rzucił się na widownię. No naprawdę, Tripson, powiem szczerze. Aj, Tadas Skeletorak, ten zawodnik również oczywiście reprezentuje Słowenię, aczkolwiek w tych zawodach jeszcze mniejszej rangi. No i ostatnia tura skoczków. Jerome Helveru, Katarczycy na czwartym miejscu, mogą no, jeszcze poprawić. Mogą. Coś tak średnio, że. Pięknie robicie. Oj. Żeby go wyciągnęło, że miał warunki, ale chyba nie ma. No tak. Nie jestem zadowolony z tego skoku. No, 215. No tak go dobrze. Żeby troszeczkę miał lepsze warunki, bo. Nie wyniosło go. Nie wyniosło nic. Nie miał noszenia w ostatniej fazie. Właśnie miał taki piękny styl, właśnie ten mój ulubiony, ale mimo wszystko. Nie udało się. Mikołaj Bożęcki, panowie, słychać was naprawdę znakomicie, czyli ten nasz mikrofonik nowy. Jest specjalistyczny taki już. Specjalistyczny.
Ruslan Janny. Żeby jeszcze na mikrofonie ustawić, co na mikrofonie mikser bym przeniósł, to... Ach, panie. Żeby te kobasy ustawić, to by było po prostu... Poezja. Zobacz, świetnie leci. Świetnie. Rewelacyjna próba Ruslana Jamnego, 226 metrów. No coś w Ukraińcy wstąpiło, żeby to Becker wylądował, to biliby się. Jamny, świetnie skarżył pod koniec sezonu letniego. Głos teraz słychać. No nawet tutaj przebitka w komentatora holenderskiego. Słyszał nas chyba. No ale znakomita próba Jamnego, naprawdę. Proszę bardzo. No po prostu... Nie wiem, Ukraińców nie ma tej równej formy co do nie. Klasy. No ale jeżeli Jamny utrzyma to, co skacze do zimy, to powiem ci szczerze, że... Jest potencjał. Jest mi potencjał. Nie było 8 miejsce na razie. Jakby tak indywidualnie. No co, nie ma tragedii? No, nie ma. Jarosław Polżadek. No i teraz dla brata pewnie będzie skakał. Brat, groźny upadek. A zobaczymy, jak się spisze jego brat i widzimy, jaka owacja. Wysoko leci Czech. No, ładnie, 219. Dobrze. 219 metrów, 733,6. Jamny zatokował rekord kraju, zabrakło mu 1 metra, tak pisze Mikołaj Bożęcki. A Polżadek, no cóż, skoczył dobrze, ale to już było raczej takie symboliczne tylko. Z Ukraińcami wygrali, to zawsze jakiś tam sukces. Polżadek, skuśnik ciebie nie lubi, to jest klasyczny tekst naszego znajomego Filipa Krogulca. Wera Strypson, Music Show, 5 zł. Gocha, 3 zł. Ile lat już nagrywają, co bo ja oglądam 6 MK? Od 5 nagrywamy. André Moshe. Kierowca zawodowy, Francuzi raczej bez żadnych szans na... żadnych szans na was. Źle to się. No fatalnie. Fatalnie. 152 metry po wyjściu z progu, od razu problemy. Vera Strypson na Eurowizję. No, na wszystko on by się nadał. Człowiek renesansu normalnie. Zobacz, Francuzi w żadnym skoku nie przekroczyli nawet 200 metrów. No to jest... Dyshonor. Poniżające. No a teraz Riku Pika Antalainen. No ma presję, bo oni są na pierwszym miejscu. To jest największe zaskoczenie moim zdaniem. Troszeczkę tak, no i zobaczymy. W sensie wiadomo, że Finowie no zawsze tak w historii na MCAP-u byli wyśmienici, ale Antalainen ostatnio... wraca i z wysokiego C powraca. 223? 221,5. Częsta odległość dzisiaj. No i szanowni państwo, Antalainen zaprezentował się naprawdę z wysokiego... No, powrócił do wysokiego C, tak bym powiedział. Skoczył od razu na piedestał. Finowie... Nie wiem, wracają no, na stare, dobre śmiecie. No tak. Czyli na pudło, na pewno dzisiaj. A więc może to, co latem już nie wróci, no jest Antalainen, od razu wygląda to inaczej. Taki troszeczkę biedny strój ten Antalainena. Może testują te stroje też. Może tak być. Coś tutaj gra. Finowie chyba taka zasłona dymna była, mimo wszystko z tym konfliktem. No może być. I może po prostu się przygotowali tak. Albo to no, tak dla mnie. Uśpić czujność rywali to jest czasami dobra rzecz. Jak najbardziej. I Antalainen to jest 5 wynik w tym momencie. No i teraz, żeby wyprzedzić Finów, trzeba mieć ponad 868,5. Będzie ciężko. No i ostatni skok Jamajczyka. Senior. Jeszcze jedno musi skoczyć Jamajczyk, żeby wyprzedzić. Ile? 389. To będzie ciężko. No, do zrobienia mi się wydaje. No chyba nie dzisiaj. W 5 skokach by dał radę. Oj, senior. Bardzo nieudany skok. 150,5. No, chyba tak, no... Po tych skokach kolegów chemu się nie chciało. No a co sądzisz o tej zagrywce, że nie ma numerów startowych? Troszeczkę tak błąd wprowadza. W sensie, jeżeli zawodnicy wiedzą, kiedy po sobie mają być, no to okej. Okay. Dopóki nie popełnią błędu, chyba że mają takie gdzieś, nie wiem jak to nazwać, takie podspody na przykład, żeby zajrzeć. Tak w ulicach krocza. Nie no, tak o tak, wiesz. No ale tutaj zobacz, organizatorzy zrobili troszeczkę błąd. Napisali zamiast Noriaki Kasai, to Noriaka Kasai. No akurat wpadka przy takim nazwisku. No ale to chyba możemy wymaczyć. Noriaki Kasai przyjechał specjalnie, aby uczcić Mira. Wprawdzie tylko na drużynówkę. Ale może wprowadzić Japonię do drugiej serii. I czy to zrobi? Noriaki Kasai. Na pewno. Jeżeli nie będzie jakichś warunków dziwnych. Oj, chyba za wcześnie go pochwaliłem. No walczy. Ale bez rewelacji Noriaki. Ale błąd był po wyjściu z progu. No mimo wszystko klasa i doświadczenie pozwoliły mu wyciągnąć z tego skoku 196 metrów.
Ale no ty dostał piękny tylko wszystko. No, dostał dobre, ale jednak słaby skok. Słaby skok Noriakiego. Chyba to już, no nie ale jest tak to najlepszym z Japończyków. Najlepszym z Japończyków, tak, oczywiście, że tak. Czyli można powiedzieć, że swoje zrobił. Tak jest, swoje zrobił. Teraz kolejny powracający, Adolf Stalinsberg. To też legenda i też można powiedzieć o nim, że zapisał się już na stałe w historii M-Cupu. Adolf Stalinsberg. No, pięknie się wybił. No, Austriacy też by mogli lubi wrócić. Te duże obiekty, Stalinsberg, lubi te duże obiekty. Widać. Świetna próba Stalinsberga! 130, 122, a, przepraszam. 120. 226,5. No i znakomita odległość. Mi te linie już się mylają, tak ci powiem. Tam to jest 225, przepraszam bardzo. Ale znakomity wynik. Takie odległości, że nawet nie wiem. Ale tak wesoły ten konkurs, powiem ci szczerze. No i powiem ci, że chyba nie ma co się jednak wstydzić tego, że nam jest wesoło, no bo przecież Miro chciałby to, no tego, żebyśmy tak, się cieszyli. Tak, oczywiście, że tak. On by tego chciał na 100%, to nie ulega wątpliwości. Ty byś chciał, żeby... No nie! No, no nie! To się nie będziemy mówić głośno, ale... No właśnie. No i co, zobaczmy tutaj, jak to wygląda. Austriacy przeskoczyli Japończyków. No i kolejny artysta. Kolejny artysta, ale tutaj myślę, że jednak on skoczy na poważnie. Indywidualny możecie wybawić. No to Irok, no tak. Chociaż po nim to wszystko możliwe. No chyba teraz będzie dobry skok po prostu. No przyzwoicie, tak, przyzwoicie. Tak. Duńczycy tak skaczą przeciętnie, powiem szczerze, w tym konkursie. Na relaksu. No i to jest pozycja w tym momencie druga. Duńczycy są za Finlandią. Finlandia wyraźnie prowadzi. No i Dania tak, zobacz, ze skoku na skok coraz lepiej. No może tutaj ten Lars Matt zaskoczył, wypalił. Miał chorą córkę. Znaczy on sam jest trochę chory. Ale teraz chwila zadumy. Tak. No i teraz no, ważna postać. Władimir Zagrawski. Czekamy na jego wejście. Zaraz go pewnie zapowie speaker. I myślę, że może być dla niego owacja, czy nie będzie, jak myślisz? Jest. Słyszymy. Uła. Zrobi to dla brata. No zobaczymy, czy jest w formie. Władimir Zagrawski. Takie ujęcie jak brat krakał. Tak jest. Oj, klasa. Może być dobry skok. Władimir Zagrawski dla brata, brawo, dla brata! Pofrunął. I pięknie, 223,5 metra. No to piękne, no to należało się. I szacunek, i widzimy. No brat byłby z niego dumny. Gdzieś to widział, na jest, pewno. Jest z niego dumny. Nie będę mówił w czasie przeszłym, bo Miro był z nami. Miro był z nami. On go może tak pod narty dmuchał mu tym anielskim powietrzem. Brawo. Anielski orszak wniósł go w górę, można powiedzieć, i przyjął jego duszę. Brawo, Miro. Brawo Władimir. Brawo Miro, brawo Zagrawcy. No może powiedzieć tutaj, że tutaj jest taki pół Miro, pół Władimir, wiesz dlaczego? No bo jak miał na nazwisko Miro? Zagrawski. No właśnie, czyli... A Władimir jak miał na nazwisko? Zagrawski. Nie da się ukryć. Takie nie, są fakty. Takie są fakty, dokładnie. No i Bułgarzy, czy to im coś dało? No wyprzedzili, zobacz. Bułgary jest przed Francją. No proszę. No Bułgary jest przed Francją, przed Jamajką. Myślę, że będzie też przed Łotwą. Jeszcze jeden skok wystarczył, dobry. No i brawo. Woldemar Smelbardis. No te zmiany regulaminowe sprawiają, że on nie będzie mógł skakać zimą, więc sobie pewnie tutaj będzie chciał odkuć. No tak dynamicznie to wygląda. Czy go podniesie ten wiatr? Tak. Brawo, dobry wynik. 223, no nie dasz rady. No nie da rady. 15 miejsce, no to nic Łotyszom za bardzo nie dało, ale wyprzedzą też Jamajkę, czy nie? Nie wyprzedzą, no tak, no przecież teraz Trypson zrobił show. No ale tak, zobacz, zrobił show, ale tak był lepszy niż Ferdi Pazdis. Więc to nie świadczy to dobrze. To klasa. To jest klasa być gorszym niż teraz Trypson, którego nie oszukujemy się, celem nie był daleki skok. A Ferdiego Pazdisa myślę, że był. Gregor Klinsmann tymczasem. O, to taki potężny. No, ciężka sprawa teraz będzie wyprzedzić kogoś. No mocne wybicie, po prostu olew wysoko leci. Tylko czy to się przełoży na odległość? No nawet tak. Aj! Nie wylądował, niestety. Niestety, kolejny upadek. Kolejny upadek. Mocno chciał. Ajajajajaj.
Agresywny Krubas. No taką twarz ma agresywną. Ma agresywną twarz, tak, tak, ma agresywną. Upadł, no ale nie był to groźny upadek. No teraz stał, wszyscy się cieszą, tak, okej. Okay. Tak. No kurde, chciał tak po prostu, powiedzmy moc sobie szczerze, jak najdalej skoczyć. No, ale co z tego, co z tego? No dobrze, a więc szanowni państwo, już wiemy, że w drugiej serii, bo zostały nam już tutaj tylko, no ile drużyn? Dwie drużyny. Zostały nam tutaj jeszcze Włochy i Polska. Jano. I przepraszam, i Słowenia, czyli trzy drużyny. W drugiej serii Finlandia, Dania, Katar, Austria, Niemcy, czeka Japonia, Czechy i Ukraina. No ale raczej bez szans. Raczej bez szans. Arturo Isidoro Ferrari, no ale my czekamy, bo już niedługo Janusz wie trzybałką. W końcu go obejrzymy znowu. No, takie wybicie niemrawe, ale dosyć wysoko w powietrzu. To będzie chyba dobry skok Włocha. Będzie bardzo dobry skok. Rewelacyjny skok! 223. 227,5. O, 5 metrów się pomyliłem. A skąd mu to do głowy strzelił ten skok? Miał noszenie chyba, no bo to się nie da powiedzieć inaczej. Rewelacja. Jeszcze chwila. Czy będzie druga seria? A dlaczego ma nie być? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem nic o takiej serii. Może pan prezydent przyjedź. Może. Powita mnie na lotnisku. Z żoną Danutą. Zaskakująca jest ta druga seria, powiem szczerze, ten konkurs. No i Włosi wskoczyli przed Japończyków. O proszę, proszę. Teoretycznie jeszcze mają szansę na awans. No mają szansę na awans, no bo przecież została Polska. I Słowenia, czyli będą mieli awans tym skokiem. No proszę. No widzisz, można, można. No właśnie nic takiego nie pokazali, tylko ten skok praktycznie. No, a teraz były rekordzista świata w długości lotu, Jan Hartmann. Lubię mamuty. Nie ma teraz sprzyjających warunków, ale zaraz może to się zmienić w czasie lotu. Dobra prędkość, rewelacyjna i ten wiatr go niesie. To będzie bardzo daleki skok. No, no nie, nie aż tak, nie aż tak. Zgasiło go na końcu. 216,5. 1/10 Japonia przegrała, czy Japonia prawda? 1/10 przegrała z Włochami. No tak, to jest pech. I o tyle mogą się nie zakwalifikować. 1/10 I tak będzie. I tak będzie, no bo została Polska. Janusz Wietrzybalko, szanowni państwo. Witamy ponownie, panie Januszu. Witamy, ale jest. Tutaj, jak nie wiem, no w jakimś rój os po prostu słychać wszystkich tutaj na skoczni. Janusz. Janusz, panie Januszu, powodzenia! Janusz Wietrzybalko, jaki będzie powrót? Jaki będzie powrót? Przyzwoity, tak bym powiedział. 207,5 mogło być gorzej. Pan Janusz powrócił. No ledwo weszliśmy. 786,8, ale weszliśmy. Ale, no nie, nie takie ledwo. Ledwo to weszli Włosi. Ledwo to weszli no, ale Włosi. Ale powiem tak, po kurczę, powiem Janusz tak... No, nie za specjalnie, jest to zawiedziony. No dobrze. No też myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Mikołaj nam się spisał dobrze. Najlepszy indywidualnie w tym momencie jest Jarko Kimczasenen. Może ale... Janusz tej presji nie czuł po prostu, ale tak z publiczność i może, cała bo jednak się działo. No ale ważne, że jesteśmy w drugiej serii, że będziemy jeszcze się bili. A więc w drugiej serii zobaczymy Finów, Słoweńców, Duńczyków, Katarczyków, Austriaków, Niemców, Polaków i Włochów. Szkoda tak, Japończyków. Same potęgi oprócz Włochów. Tak, oprócz Włochów. No Japonii by zabrakło i byłoby wtedy wszystko jak należy. Szkoda troszeczkę, bo nie zobaczymy jeszcze raz Noriakiego, może by się odkuł. No ale trudno. Nie będzie też Japonii, Czechów, Ukrainy. A Ukraina, no byłaby dla nich miejsce, gdyby nie upadek Beckera. No na pewno. No i gdyby nie ten skok Kamieniuka, to też weźmy pod uwagę. Bułgarzy! Brawo! Na 12 miejscu przydzieli Francuzów, do Majczyków i Łotyszy, więc naprawdę nie ma tragedii. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część rywalizacji. Na drugą zapraszamy o godzinie 17:30. Kłaniamy się nisko.